Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego bloku. I to już będzie blok, proszę Państwa, ostatni. Potem będą już tylko głosowania. Z tym, że będę ogłaszał przerwę, sygnalizuję przed blokiem głosowań. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczące zwiększenia planu dochodów w działach 600-854, zwiększenia planu wydatków w działach 854-900, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach 600-854-900 i 921. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1469, drugie czytanie. Referuje Pani Dyrektor Małgorzata Okarmus. Zapraszam. Jest to drugie czytanie. Czy były jakieś poprawki? Proszę. Coś mi tutaj Panie, zdaje się, podstawiły kukułcze jajo. Nie ta teczka, rzeczywiście. Zwykła pomyłka. Przepraszam. Tak, no też jest mniej więcej ta sama ilość punktów. Oczywiście, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Zmiana uchwały numer 63/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 oraz w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013. Dotyczy zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854 i 900. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1499. Pierwsze czytanie, referuje Pani Dyrektor Małgorzata Okarmus. Teraz już jest dobrze. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały zawiera zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 32 033 332 zł. Jest to związane z realizacją programów unijnych i tutaj szczegółowo w uzasadnieniu wymienione są zadania, na których zmniejszany jest ten plan wydatków. Kolejna zmiana jest związana ze zmniejszeniem środków przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę dla budowy cmentarzy w Podgórkach Tynieckich 5 milionów złotych, brakiem możliwości posadowienia i podłączenia wszystkich zaplanowanych w umowie koncesyjnej wiat przystankowych, to jest 45 tysięcy i dwukrotnym unieważnieniem postępowania na wybór koncesjonariusza na realizację zadania modernizacja przejścia podziemnego pod ulicą Bielicką w ciągu ulicy Wlotowej. Jest to kwota 5 300 000. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej sprawie pozytywną opinię wyraziła Komisja Budżetowa. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska Klubu Radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Pierwszy zgłosił się Pan Radny Mirosław Gilarski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Skarbniku, Panie Dyrektor, Szanowni Państwo. Chciałbym tylko nawiązać do wczorajszej dyskusji na Komisji Budżetowej, bo pojawiły się tam różne wątpliwości, między innymi do jednego zadania, jak zrozumiałem, pewne informacje miały zostać dzisiaj przekazane dotyczące choćby terenów inwestycyjnych w Krakowie w Nowej Hucie. Etap pierwszy to była kwota 270 tysięcy, przepraszam. I druga rzecz, o której tutaj zwracam uwagę, myślę, że to jest istotne, bo sprawa dotyczy budowy cmentarza pod Górkach Tynieckich, gdzie w uzasadnieniu Państwo podajecie, że nie ma pozwolenia na budowę dla cmentarza i nie ma prawomocnej decyzji z RID na budowę drogi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że i w odpowiedzi na interpelację, ale i w wywiadzie Pana Prezydenta Jacka Monichrowskiego z 18 września Pan Prezydent stwierdza, że tych, którzy protestują w tym konkretnym przypadku budowy spopielarni pod Górkach Tynieckich, Pan Prezydent uważa, że należy ludzi protestujących karać, obciążając ich finansowo, gdyż według niego protestują, a w tej sprawie, cytuję, wydano już wszelkie odpowiednie decyzje. No to skoro Pan Prezydent twierdzi miesiąc temu, 18 września, że wydano wszelkie odpowiednie decyzje, a Państwo uzasadniacie, że trzeba pieniądze zdjąć, z czego akurat się cieszę tak na marginesie, ale że nie ma pozwolenia na tą główną, czyli na budowę cmentarza i nie ma prawomocności decyzji z RID, więc te dwie opinie są ze sobą sprzeczne. I dlatego też
Nie wiem, czy tutaj coś się w międzyczasie wydarzyło. 18 września pan prezydent udziela wywiadu. 16 września mam taką odpowiedź w odpowiedzi na interpelację, a 15 października, niecały miesiąc później, okazuje się, że w uzasadnieniu nie ma tych pozwoleń na budowę. Także chciałem ten aspekt ponownie poruszyć i wyłuszczyć, bo są to w moim przekonaniu sprzeczne opinie pana prezydenta i uzasadnienie do uchwały również pana prezydenta. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, kto z państwa, proszę bardzo, pan radny Włodzimierz Pietrus, zapraszam. Panie przewodniczący, panie skarbniku, ja mam tylko pytanie, jak to się jest, że inwestycja, która nie ma pozwolenia na budowę, nie ma ZRID-u, znalazła się w budżecie miasta Krakowa? Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, kto jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeśli nie, to dopuszczam spoza rady do głosu pana Grzegorza Pioterka, Komitet Mieszkańców Kraków Razem. Przypominam o dyscyplinie czasowej, 3 minuty, zapraszam. Czy pan Pioterek jest gotowy do zabrania głosu? Zapraszam. Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Grzegorz Pioterek. Ja jestem zastępcą prezesa Zielony Kraków, no i też odpowiedzialny za 24 organizacje. Przy Okrągłym Stole Mieszkaniowych od 3 lat tutaj się spotykamy. No i wiadomo, chodzi o te 5 milionów, proszę państwa. O te 5 milionów, które są na drogę, która ma prowadzić do krematorium i do cmentarza, 21 hektarów w pięknym terenie Natura 2000, Park Krajobrazowy. Uważam, że my jako tutaj Okrągły Stół wskazaliśmy miejsca na Grębałowie, później tam na Batowicach. Można tam zrobić te krematorium i cmentarz. Także jest to skandal. Ja tam w lipcu i sierpniu byłem na tej siedzinie, byłem przy tej drodze, żeśmy protestowali i wydawanie pieniędzy wbrew opiniom mieszkańców, jest to świadczy, że żyjemy w państwie totalitarnym, skorumpowanym, że ludzie robią co chcą. I ja pracowałem w Polskiej Akademii, w Instytucie Ochrony Przyrody. Jest to nie do przyjęcia wchodzenie w taki teren. I tak jak już wczoraj mówiłem na Komisji Budżetu, jest to po prostu Rada Miasta nie reprezentuje mieszkańców Krakowa, tylko grupy interesu. I Rada Miasta nie kontroluje pana prezydenta ani dyrektorów. Stworzył się układ zamknięty, w którym za stanowiska, za wiceprezydenta, pan dyrektor wbrew prawu, wbrew wszystkiemu, pan prezydent robi to, co mu się podoba. My jako mieszkańcy nie zgadzamy się na to i te 5 milionów można by dać na budynki komunalne, a nie na drogę, która jest uzbrojona. Ja jestem inżynierem. Tam nie jest taka zwykła droga dojazdowa, bo drogę można zrobić, żeby ludzie mogli tam spacerować, teren rekreacyjny mieć, ale to jest droga uzbrojona pod te krematorium, gdzie już tam też się teren niszczy, wyrównuje. Także my się na to nie zgadzamy i mieszkańcy Siedziny są zastraszeni, przestraszeni i nie wyobrażają sobie życia, gdzie tam będą wozić te tysiące osób do spalania. To jest nie do przyjęcia. Dziękuję panu. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Barbarę Łopacińską, Stowarzyszenie Zielony Kraków. Prosiłbym o używanie precyzyjnych określeń na spopielarnie zwłok, bo krematorium kojarzy nam się z obozami koncentracyjnymi. Bardzo proszę pani Łopacińska. Na razie udzieliłem głosu. Dzień dobry wszystkim państwu. Moje nazwisko Łopacińska Barbara ze Stowarzyszenia Zielony Kraków.
I z tego co wiemy, miasto nie miało dokładać do inwestycji budowy cmentarza i spopielarni zwłok na Podgórkach Tynieckich, a tymczasem wykładane są pieniądze na drogę. Droga jest w tym momencie skończona i nie wiadomo na co te 5 milionów jest przeznaczone. Przypuszczamy, że to jest jakaś znowu niegospodarność miasta i w tym momencie, gdy droga jest skończona, inwestor powinien wyłożyć swoje pieniądze, a nie w dalszym ciągu miasto dokłada do tej inwestycji, a inwestor przyjedzie na gotowe i będzie tylko zbierał profity i korzyści, swoje ceny na pogrzeby po prostu stawiał, warunki, a my jako mieszkańcy nie mamy znowu nic do powiedzenia. Dotarły do nas także informacje, że inwestor zagraniczny nie jest wiarygodny i znajduje się na czarnej liście w bankach włoskich. Żaden bank we Włoszech nie udzielił mu pożyczek. I tak samo doszły nas słuchy, że drugi partner z Łodzi jest zamieszany w próbę zabójstwa swojego konkurenta w Łodzi. I czy inwestor był sprawdzany pod tym kątem wiarygodności, uczciwości, bo po prostu naprawdę są to niepokojące wiadomości, kogo my do Krakowa wpuszczamy, jakich inwestorów, czy my nie mamy własnych firm. I domagam się w imieniu społeczeństwa i naszego stowarzyszenia odstąpienia od realizacji tej inwestycji i po prostu jest to inwestycja chybiona, mieszkańcy skutecznie protestują, jest oprotestowana, zablokowana i w tym momencie nie ma takiej potrzeby, żeby inwestować i dalej ciągnąć tą chybioną inwestycję. Dziękuję bardzo. Po skończeniu tego punktu. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Gilarski, zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko dwie kwestie chciałbym poruszyć. Pierwszą rzecz Pan Przewodniczący raczył zwrócić uwagę tutaj przedmówcy, że należy używać właściwego określenia. Krematorium jest według Pana Przewodniczącego niewłaściwym określeniem, bo się kojarzy, nie wiem, również się kojarzy pewnie negatywnie, a spopielarnie. Natomiast krematorium jest właściwym słowem, dlatego że to słowo pochodzi z słowa łacińskiego cremare, co oznacza spopielić, spalić, więc jest słowem właściwym i odpowiednim, więc nie wiem, dlaczego takie pouczenie tutaj padło. Jest tak samo jak i spopielarnia, krematorium jest słowem właściwym. To jest pierwsza rzecz. Widzę, że Pan Radny chciał jeszcze coś dodać w obronie swojego Pana Przewodniczącego, to bardzo proszę. Natomiast faktycznie ta inwestycja budzi pewne różnorakie wątpliwości, choćby to, że skoro miasto wydaje ileś milionów na budowę drogi, gdzie we wniosku ktoś podobno wpisuje, że jest to droga dla rolników lokalnej społeczności, gdzie pola są nieuprawiane, a droga prowadzi do lasu. Zachodzi pytanie, na jaki sposób jest ta inwestycja prowadzona, gdzie miasto ponosi duże koszty budowy infrastruktury, zapewnia uzbrojenie, drogę. Natomiast druga strona umowy, koncesjonariusz, ma przez 30 lat czerpać korzyści z już przygotowanego terenu infrastruktury pod swoją inwestycję. Także również przychylam się do głosu mieszkańców, że jest to sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o sformułowanie krótko spopielarnia, po prostu chciałem użyć polskiego języka, ja go preferuję. Dziękuję. Natomiast czy mamy jeszcze inne pytania? Jeżeli nie, to proszę o ustosunkowanie się wnioskodawców ze strony Pana Prezydenta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, do pytania kierowanego przez Radnego Gilarskiego w sprawie projektu przygotowania koncepcyjnego dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie etap pierwszy. Uprzejmie informuję, że ten montaż finansowy i zmiany dotyczy ściągnięcia dochodów, jak i wydatków po przetargach. Czyli w związku z tym, że przetarg wyłoniono na niższą kwotę, zostanie to ściągnięte, bo dochód, jak i wydatek zostanie niezrealizowany. Dziękuję. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś głosy w tej kwestii punktu? Proszę bardzo, jeszcze ze strony Pana Prezydenta. Bardzo proszę. Anna Dębowska, Wydział Inwestycji. Bardzo proszę. W sprawie cmentarza Podgórki Tynieckie.
Padło tu bardzo wiele słów, które nie są prawdą. Chciałam Państwu przybliżyć, jak wygląda realizacja tego zadania, budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie. Otóż całe zadanie będzie kosztowało 27 milionów, z czego miasto na budowę drogi ponosi kwotę 2 miliony 550 zł w roku 2013. Kwota 5 milionów jest to kwota, którą chcemy przesunąć w wieloletnim planie finansowym na rok 2014. Jest to kwota, którą wyda koncesjonariusz. Wszystkie pozostałe środki rozpisane są w kolejnych latach, ponieważ budowa jest etapowana i w pierwszym etapie zostanie w przyszłym roku przez koncesjonariusza wydana kwota 5 milionów na budowę obiektów kubaturowych. Uzasadnienie do uchwały, że przesuwamy te środki z tego powodu, że nie ma pozwolenia na budowę, oczywiście jest prawdą. Tego pozwolenia na budowę nie ma z tego powodu, że do tej działki nie było dojazdu. Umowa, która została podpisana w wyniku negocjacji z konsorcjum, podzieliła zadania pomiędzy gminę i koncesjonariusza, że właśnie gmina wzięła na siebie obowiązek i z tego zadania się wywiązuje budowy drogi dojazdowej, która będzie służyła nie dojazdowi do pól, tylko obsłudze komunikacyjnej tych obiektów, które tam mają powstać. Także te słowa, które tu padły, dlaczego gmina finansuje i w takich wielkościach, jak zostało podane, 5 milionów nie wykorzystuje w tym roku, to nie są pieniądze wydatkowane przez gminę, tylko to są pieniądze, które ma wydać koncesjonariusz na budowę obiektów kubaturowych. Z tego powodu, że pozwolenie na budowę być może jeszcze będzie wydane w tym roku, ale do realizacji nie dojdzie, wnioskujemy o przesunięcie tych środków na rok przyszły. W dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Budżetowej pani dyrektor Pokrywa również wyjaśniała wszystkie te wątpliwości, które pan radny zgłaszał na komisji. Nie wiem, czy nie były wystarczające z tego powodu. Jest również interpelacja zgłoszona, więc... Tak, proszę bardzo. Pani dyrektor, proszę może od razu, żeby tak powiem, odpowiedzieć. Tak, proszę podejść do mikrofonu, zadać pytanie, sprecyzować go i pani dyrektor odpowie. Ja przepraszam, tylko jeszcze jedno pytanie, które tutaj kolega Włodek Pietrus składał, to też jeszcze nie padło odpowiedzi, mianowicie ta decyzja nie miała pozwolenia na budowę i w dalszym ciągu, jak słyszymy, nie ma, co jest uzasadnieniem do uchwały, tym, że znalazło się w budżecie miasta na rok 2013. Ja zresztą składałem poprawkę, aby zdjąć kwotę 980 tysięcy z budowy cmentarza pod Górkach Tynieckich i przekazać na tą drogę w tej okolicy przybudowę ulicy Ogrony, ale państwo odrzuciliście tę poprawkę, natomiast nie ma odpowiedzi, jak to się stało, że ta inwestycja została wpisana pod koniec 2012 roku do budżetu na rok 2013, a do dnia dzisiejszego nie ma pozwolenia na budowę. To jest chyba bardziej pytanie, nie wiem, do pani dyrektor, może o Karmus niż do pani, ale cieszę się z odpowiedzi, niezależnie od których pani ta odpowiedź będzie pochodzić. Dziękuję. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o decyzję pozwolenia na budowę, to zadanie zostało wpisane do budżetu z tego powodu, że podpisaliśmy umowę koncesji z koncesjonariuszem, który miał i ma za zadanie wybudować ten obiekt i po jego stronie jest również projektowanie, również uzyskanie decyzji po stronie koncesjonariusza. Natomiast miasto uzyskało decyzję z RIT na budowę drogi i tą drogę zrealizowało. Ona już w listopadzie będzie przejezdna i oddana do użytkowania.
Nie było z Lidu, owszem. Ja bardzo proszę owszem, do mikrofonu, jakby pani była miła. Ale umowa z koncesjonariuszem, ja w tej chwili nie podam daty, kiedy była podpisana, ale w momencie, kiedy powstawał projekt budżetu, ta umowa już obowiązywała, więc rozpoczęło się przygotowywanie zadania od pozyskiwania stosownych decyzji. Również przez Wydział Inwestycji, jeśli chodzi o drogę. Czy to na koniec wypowiedzi pani dyrektor, czy jeszcze coś? Jeszcze pani dyrektor. Jeszcze bardzo proszę uzupełniającą wypowiedź. Dziękuję pani bardzo. Proszę pani dyrektor, zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, proszę Państwa, odkąd 2010 roku, od kiedy mamy wieloletnią prognozę finansową i mamy przedsięwzięcia wieloletnie, to mamy wiele inwestycji w WPF-ie, które pozwolenia na budowę nie mają. To zadanie jako przedsięwzięcie wieloletnie jest również w wieloletniej prognozie finansowej, a zasada jest taka, że pierwszy rok WPF-u to jest również rok budżetowy i w przypadku tego zadania w budżecie 2013 roku to zadanie jako zadanie wieloletnie z pierwszym rokiem finansowania w układzie wieloletnim musiało się znaleźć. W zakresie rzeczowym tego zadania było wybudowanie drogi z pozwoleniem na budowę. I to wszystko jest, dlatego wcale nie musiało być pozwolenia na budowę na obiekty kubaturowe, żeby zadanie znalazło się w budżecie, bo to jest element wieloletniego przedsięwzięcia, które jest w WPF-ie i pozwolenie na budowę będzie pozyskane pewnie pod koniec tego roku i realizacja budowy w przyszłym. Było planowane wcześniej, nie udało się, ale nie ma tu żadnych prawnych przeszkód, żeby zadanie w układzie wieloletnim w pierwszym roku finansowania musiało mieć pozwolenie na budowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te wyjaśnienia. Rozumiem, że są satysfakcjonujące. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawek na dzień 29 października 2013 godzina 15 i ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 31 października 2013 godzina 15.